Jak włączyć automatyczne importowanie realizacji treningów z konta Strava? W tym celu musisz wejść na stronę strava.com i założyć bezpłatne konto w tym serwisie. Możesz tego dokonać w tradycyjny sposób poprzez mail lub używając szyfrowanych połączeń z innymi aplikacjami takimi jak Facebook, Google lub Apple. Następnie zaloguj się na swoim koncie Strava i zsynchronizuj aplikację z kątem swojego zegarka treningowego. W tym celu najedź kursorem na menu główne i wybierz Upload Activity. Na liście zobaczysz różne urządzenia, które można sparować z kątem Strava. Wybierz firmę swojego zegarka treningowego i dokonaj synchronizacji. Niestety, każda firma ma inną formę synchronizacji. Pokażę Wam, jak połączyć dwa najpopularniejsze zegarki, markę Garmin i Polar. Połączenie z Garminem odbywa się bezpośrednio na stronie Strava. Wystarczy kliknąć Get Started i włączyć Connect with Garmin. Następnie wpisujemy login i hasło do swojego konta na Garmin Connect i łączymy dwa serwisy. Synchronizacja z Polarem odbywa się poprzez stronę flowpolar.com lub aplikację w telefonie. Logujemy się na swoje konto. W menu wybieramy zakładkę ustawienia, a następnie firmy partnerskie. Klikamy Połącz ze Strava. Ostatni krok to połączenie naszego serwisu z aplikacją Strava. Wchodzimy w ustawienie konta, następnie aplikację i klikamy Connect with Strava. Teraz realizacja Twoich treningów zostanie automatycznie przesłana do naszego systemu. Podsumowując, załóż bezpłatne konto na strava.com, połącz konto swojego zegarka treningowego z kontem Strava i na końcu synchronizuj nasze konto z platformą Strava. Opcja synchronizacji ze strava.com dostępna jest dla pakietów standard i premium naszego serwisu. Powodzenia!